Witam Was serdecznie na moim kanale i już tradycyjnie zapraszam do mojej małej, skromnej kuchni. Bardzo dziękuję Wam za oglądalność, za komentarze, za podniesione łapki, no i ciśnięte suby. Moi mili, dzisiaj nie będzie to wyrób wędliniarski. Zrobię coś tak zwanej gamarzeki. Po prostu zrobię flaczki Bosmana. No, tylko nie tak szybko. To nie będą takie flaki, jak zazwyczaj my robimy, czy nasi rodzice robili, czy dziadkowie, w rosole, z kawałkami wołowiny. Nie, nie, nie. To będą całkiem inne flaki. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? No to obejrzyjcie film, potem dajcie komentarz, podnieście łapkę, jak Wam się podobało. I napiszcie, czy chcecie dalej z tego tematu, żeby to jeszcze Wam pokazał. No to koniec gadania, zaczynamy. Ja już tutaj mam flaki wypłukane, pokrojone na takie mniejsze kawałki. I teraz co trzeba zrobić? I teraz trzeba je najpierw obgotować. Wrzucamy się do garka, sama woda i gotujemy do 30 minut. Zalewamy wodą. Gotowanie się już zakończyło, więc teraz trzeba flaszki wyciągnąć i wymienić wodę. Garnek już wypłukałem, rzucam z powrotem moje flakiczki. I zalewamy wodą. I do flaszków dodajemy marchewkę. Trzeba ją poładnie pokroić na kawałki. Cebulę. Oraz pół cytryny. I dwa ząbki czosnku. No i oczywiście musimy troszkę przyprawić, żeby to fajnie też smakowało. Sól kuchenna. Liść laurowy. Ziele angielskie. I wszystko to teraz gotujemy, aż nasze flaszki będą miękkie. Flaszki mi się już gotują. I co Wam teraz powiem. Gdy przygotowywałem ten przepis, tą recepturę, padł mi taki pomysł. Żeby jeszcze podkręcić smak tych flaczków, ten zapach z tych flaczków, i postanowiłem, że dołożę nutkę państw azjatyckich.
Nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbujemy. No to jedziemy. Potrzebujemy do tego jedną cebulę czerwoną i dwa ząbki czosnku. Na razie. I musimy to wszystko pokroić drobniutką kosteczkę. Ja się posłużę się sprzętem, bo taki mam. Proszę bardzo, cebulka już jest posiekana z czosnkiem. I to przekładamy do miseczki. I zalewamy ilości około 100 ml octem winnym czerwonym. Nakrywamy to tylko talerzykiem i ustawiamy na ten czas, kiedy nam się gotują praczki. Po tym czasie spotykamy się i jedziemy dalej. To na razie, cześć! Witam Was po przerwie. Praczki się już ugotowały, więc zaczynamy dalej. Ale zanim do tego przejdę, to dwie informacje. Na to chcę bardzo podziękować Sławomirowi Bednarczykowi za prezent, który mi przysłał. Paszkę mi zrobił. Bardzo dziękuję. Dostaję konserwy. Oraz bardzo podziękowanie dla jego żony, która zrobiła mi taką piękną deskę wędliny z PRL-u. Jest to wszystko ładnie wypalone. Naprawdę kupa roboty. Wielki podziw i szacunek. Bardzo dziękuję za tak miły prezent. I druga informacja. Mam jeszcze trochę kilka kalendarzy z firmy Zielomix, która jest partnerem mojego kanału. Oczywiście są i tak samo tutaj moje namiary na mój kanał. Kto by chciał taki kalendarz dostać, to proszę nie napisze to w komentarzu. No, a teraz bierzemy się za naszą produkcję. Praczki lekko mi ostygły, więc trzeba je pokroić w cieniutkie paseczki. I oprócz flaszków musimy jeszcze pokroić cebulkę. Jeszcze dołożę sobie cebulki. Bierzemy patelnię teraz. Wlewamy olej z oliwek. Cebulkę.
i rozkładamy nasze flaczki. I przyprawiamy. Coś wam powiem. Ja jeszcze troszeczkę dodam czosnku granulowanego. Tak, wy nie musicie, ale ja uważam, że troszkę jeszcze podciągnie smak naszych flaczków bosmańska. Podano do stołu. Super, super. A teraz ze smakiem Azji. Rewelacja. Naprawdę coś dobrego. Ja bym w restauracji, który szefu takie to zrobił, to uwierzcie mi, danie na pierwszym miejscu w karcie. Trzeba to zrobić. I tym laskowym akcentem kończę dzisiejszy film. Ja się film podobał. No to wiecie, trzeba sobie zrobić. Łapkę w górę, komentarz. I suba. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Żegnam was.